W tym odcinku odwiedzimy dom świra. Tak nazywają go okoliczni mieszkańcy. W tym domu mieszkała para starszych ludzi. Mieli dość nietypowe zajęcie, a mianowicie zajmowali się wypychaniem zwierząt i kolekcjonowaniem ich jako trofeum. Sama praca, jak dla mnie, nie należy do przyjemnych. I jakby tego było mało, któregoś dnia kobieta umarła. Mężczyzna nie pogodził się ze śmiercią żony i postanowił nikogo nie powiadamiać o jej śmierci. By zachować ciało w jak najlepszym stanie, mężczyzna włożył ją do lodówki i przetrzymywał jakiś czas. Niewiele później mężczyzna również zmarł. Po upływie kilku miesięcy na całej posiadłości wyłączono prąd. Od tego momentu zwłoki kobiety, mężczyzny i pozostawionych zwierząt zaczęły się rozkładać. Nieprzyjemny zapach przyciągnął uwagę sąsiadów. Po tym makabrycznym odkryciu wezwano policję. I od tego momentu dom już stał całkowicie pusty. A ja dziś pokażę Wam, jak wygląda ten dom obecnie. Zapraszam na film. Widać, że dom został przekształcony całkowicie na kolekcję wypchanych zwierząt. Jest coś, co łączy wiele domów, które odwiedzam. Wygląda tutaj, jakby wyszli po prostu na chwilę i za chwilkę mieli wrócić. Ale jednak tak się nie stało.
gdzieś tutaj, w lodówce, były właśnie przetrzymywane te zwłoki. Widzę, że zajmowali się również pędzeniem wina lub bimbru. Sprawdzimy teraz, jak wygląda na pierwszym piętrze. Czy też tak mrocznie?
Ja się już powoli żegnam z Wami i zapraszam za tydzień również o 20 w piątek. Pozdrawiam.